Cześć, jestem Sir Kors, a to siódmy odcinek z naszej serii Podróż przez Minecraft. Witam was pięknym wschodem słońca. Tak. Właśnie. Powiedziałem chyba raz, witam was. Witam. Dobra. Wybaczcie, mój kaszelek. Tak. Dobra. Okej. W dzisiejszym odcinku. Tak w ogóle wyłączę to. Kurczę, nie wziąłem łódek. Dobra. Tak, zostały łódki w skrzynce. Grzyby mi się rozrastają. O nie. Czy właśnie wiesz, tego nie widzieliście? Zalągł mi się tutaj grzyb. Teraz są grzyba w domu. Widzicie? Trzeba się jak najszybciej przenieść. I tak poza tym dzisiaj idziemy zrobić kopalnię. Żeby wykopać kobla i zbudować domek. Tu, nad tym. Już taki ogólny zarys mam, jak to zrobić. Okej, fajnie się stamtąd skacze. Tak, stamtąd fajnie się skacze. Wiecie, tak prosto do wody. O kurczę, dobra, płyniemy. Tak, już nawet znalazłem sobie miejsce, gdzie bym chciał, żeby była ta kopalnia. Tak właśnie blisko tutaj domu, wiecie. Płyniemy sobie łódeczką, tu zrobię, może zrobię jakiś port. To żeby nie było, że ja zrobię jakiś port. Tu może kiedyś zrobię, choć to jest mało prawdopodobne, że mi się zechce. Więc dobrze. Płyniemy tu właśnie, w tej dziurze. Będzie właśnie. W tej. Właśnie w tej dziurze będzie nasza kopalnia. Tak, tu. No. Ale to dobrze. Zagospodarujmy sobie to jakoś. Więc dobrze, na razie ponagrywam tak normalnie i cyjam do tego dobrze, a później timelapsik. Dobrze, wykopmy jeszcze tutaj kobla. Wziąłem... Kurczę, drewno nie wziąłem. Choć no drewno jakieś nader bardzo potrzebne to nie będzie. Jakie tu dużo ma być? No, 4... No tak. Dobra, zejście będzie tu na 3. Tu 1. I tu będzie ściana. Ściany uznałem, z kobla będą. Właśnie w ten sposób. Całość na wysokość 3. Później jakoś to wiecie. Po prostu zabuduję. Wejście, gdzie będzie wejście? Wejście to pewnie będzie gdzieś tu. Tak myślę. No. Będzie dobre miejsce na wejście. Dobra, może na 4, choć... Ale tylko tu. O, dobra. I właśnie myślałem, aby... Tak był z desek. Na 3 myślę, że w kopalni to wystarczy. Okej, tu będą jakieś schodeczki. Tu ściana być tak jak to. No dobra, niech będzie. Tak, tu ma być ścianka. Wybaczcie, że nic nie mówię, ale tak się zastanawiam, czy na pewno dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery... Dobra, na 5 miałem być, okej. Więc jest dobrze. Dobra, pozwólcie, że ja to zrobię cięcie. I zobaczymy się za chwilę, bo muszę skoczyć po drewno. Bo nie wziąłem.
Dobra, okej, jestem na miejscu z powrotem. Wziąłem sobie właśnie trochę desek. Okej, wiecie, żeby tu móc dokończyć. Tu muszę jeszcze usunąć dyrta. I stąd kobla. A bardziej stone, bo wiecie, rozbijając stone, wypada nam cobblestone. Bruk po prostu. Tak, na polski. Okej. Tylko gdzie ma się zaczynać zejście? Dopiero tu? Kurczę, trochę tu mało miejsca. Znaczy, w krzywo. Czy tu będzie jeden filar, tu drugi? Okej. Tu kolejny. Tu tak samo. Tu. Choć myślę, że ten sobie puszczę. Choć nie. Będzie fajnie wyglądać. Okej. Tu. I tu. No to czyli stąd się będzie. Będą się zaczynać schody. Okej. Czy mam jakiegoś kobla? Niewiele. Wykopmy trochę. I przy okazji widzicie węgiel. Okej, dobra, węgiel wykopię za chwilę. A crafting. I teraz zróbmy schodki. Dobrze zrobiłem, tutaj przysypałem przez nisko. I teraz tak kilka w dół, jeszcze nie wiem ile i później troszeczkę się zmieni, więc zrobię wam timelapse, żeby was po prostu nie nudzić, jak ja to buduję. Dobra, okej. Okay. Mamy tu jakieś dziwne kostki. Wpadliśmy do jakiejś jaskiń. Fokon. Dobra, padły, okej. Okay. Właśnie, fajne całkiem jaskinie. Nader gigantyczne. Czy ja mam coś do żarcia? No super, jeden chlebek to trochę mało. A nic więcej nie mam, nic, okej. No dobra. Może jakiś zombiaczek wyrzuci mi jakieś zgniłe mięso. Aha, okej, to nic nie ma. Dobra, weźmy już ten węgiel. Tak. Fajnie, że teraz właśnie z trochu wypada exp. Bo naprawdę, z tego expu surowców możemy zdobyć o wiele więcej expa niż z potworków. Taki zły klipery jeszcze wybuchają i wkurzają człowieka.
A tak sobie siedzimy spokojnie, kopiemy. Na przykład redstone, z którego wypada bardzo dużo. Diamenty, z którego wypada najwięcej, oczywiście expa. Logiczne. Co to? Nie, 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 ja nie chcę umierać. Spadaj. Uff, dobra, żyję. Nic nie widać, dobra, nic tam nie na razie nie idzie. A ja mam 3,5 serduszka, okej. I nie mam żadnej zbroi. I nie mam co zjeść, ale słyszę zombiak. Tyle dobrego. I siedzę, kopię surowce. Na odcinku. No, dobra. Dobrze, wykopmy jeszcze żelazo i chodźmy w drugą stronę. Czy coś tu jeszcze zostało? O, dirt jeszcze został. Dirt jest taki cenny. Jeden kobyl. Takie cenne rzeczy, że naprawdę ludzie, tych nie można zostawiać. Uff, ale duże te jaskinie, bardzo duże. A czy chodzi mi, że te tunele takie gigantyczne, odchodzi. Opuszczono kopalnię czy lawa? A, lawa. Jeszcze mam nadzieję, że może opuszczono kopalnię. No bo fajnie by było znaleźć właśnie taką opuszczoną kopalnię. Dobra, niech to znika, a przez ten czas pokopiemy węgiel. Właśnie fajnie by było znaleźć opuszczoną kopalnię, bo przydałoby mi się nasionka arbuzów. Choć to można kupić od wieśniaków, ale tych wieśniaków jest tylko dwóch. U mnie w mojej wiosce, no. To wybierzemy się. Czekajcie, w następnym odcinku budujemy domek. Tak, bo w tym odcinku zdobywamy cobblestone. No, to w następnym na pewno już budujemy domek. Później, czego ta lawa nie zniknęła. Jak już zbudujemy domek, to weźmiemy się za. No, znikaj szybciej, lawa. Tego nie mogę zniszczyć, bo mnie lawa zaleje. No, znikniesz diodostwo, czy nie? No, dobra. Tak, w następnym odcinku właśnie budujemy sobie domek. W dzisiejszym odcinku biegamy po sobie cave'ach. Nietoperze gdzieś słyszę. Nie wiem, czy wy też. Czy zależy, jak wam ustawię głośność? Dobra, ustawię wam tak, żebyście słyszeli. Chociaż wtedy może mnie zagłuszać. Kurczę, będzie problem. O, nietoperz. Jej, jaki fajny. Szkoda, że nic z nich nie dropi. Na przykład mięso z kurczaka. Czyli mięso kurczaka dropiłoby z nietoperzy. Czy to by nie było przepiękne? No i wtedy by mi się przydało, wiecie, wtedy mógłbym je sobie upiec i zjeść, dzięki czemu bym dostał, czy bym, dzięki czemu bym sobie odnowił życie. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to było, znaczy tam była ruda żelaza na 9. Przecież to tak samo jak tu, bo przecież takie rudy nie występują. Woda, super. Jesteśmy gdzieś pod oceanem. Dobra. Pozbyliśmy się wody. Już nie będzie przeszkadzać. Dobra, tu nie opada piasek i tu też nie. Okej. Właśnie, weźmy piasek. Przyda się. I właśnie, nigdzie w pobliżu nie mam pustyni, więc trzeba będzie się też wybrać w podróż na pustynię gdzieś, aby zdobyć piasek. I kaktusy. A bardziej kaktusy. Bo to się przyda w domku. Ale to sami zobaczycie. Wytłumaczę to w kolejnym odcinku, o co mi chodzi. Jeśli nie zmienię zdania. No dobra, i tak wam wytłumaczę. Nawet jak zmienię zdanie. O, nie to wiesz. Jej, ale dużo tego. A to się tak. Ich oczy tak dziwnie wyglądały tutaj w ciemności. Jej. Fuck! Ach. Wybaczcie, że włączyłem właśnie Peaceful. Ale przy takim poziomie życia i trzy pająki, które się na mnie rzucają do ataku. No wybaczcie, zaraz włączę. O, dobra, jest chleb. Ja tylko w ogóle to zbieram. Tak, bo później tu już nie wrócę. Znając życie. To jest mało potrzebnego. Redstone. Tak naprawdę, z tego wszystkiego, co tutaj mam. Okej, redstone wziąłem. Okej, chlebki.
Dobra, życiesz mi się będzie regenerować, więc włączmy normal. No wybaczcie, naprawdę, że tak włączyłem peaceful, no ale by mnie zabili. Wiem, pewnie wy byście się ze mnie śmieli, jak ja bym zginął i się wkurzał. No ale no nieważne. Dobra, to w ogóle ja może bym wrócił do tego, co miałem w dzisiejszym odcinku robić, a więc do kopania. Czy do kopania kopalni, a nie tego węgla. Dobra, to widzimy się za chwilę, pewnie jak już wykopię kopalnię. I wtedy wam zaprezentuję, wiecie, w jakim stylu ja to buduję. Czy jak to po prostu chciałbym, żeby wyglądało. No, to widzimy się za chwilę. O, patrz, jaki dziwny bug. Sobie podskakuje. Dirt na schodku. Nie mam pojęcia. Ja z tym nic nie zrobiłem. Po prostu sobie tutaj kopałem dirta, aby to ładnie wyłożyć, zanim zacznę nagrywać. A tu dziwny dirt podskakuje. Dobra. Nie wiem, co z nim jest, ale ja się biorę za dalsze wykańczanie, że tak to nazwę, tutaj całości. Wiecie. Zamieniania kobla, czy tam dyrta na stona. I widzimy się za chwilę, jak już to skończę. Teraz piasek jest w ścianie i się porusza. Ja się boję. Dobra, zebrałem go i nic. I co ja chwilę mi się na ekranie wyświetla jakaś taka, wiecie, ten ogień z pochodni. Ja się obawiam Minecrafta teraz. Dosłownie. Jak w Amnezji grałem, to się nie bałem. Teraz się zaczynam bać. Minecrafta. Do czego to doszło? Dobra, okej. Nie zanudzę was i dokończę to budować. Widzimy się za chwilę. Dobra, okej. Częściowo to już zbudowałem. To w ogóle to łóżko stąd zabiorę. I zróbmy drzwi, żeby mnie tu nic nie zjadło. Czy częściowo do 36 poziomu będzie, wiecie, do 11, czyli jeszcze 25. To jeszcze kawałek kopania mnie czeka. Okej. A mogę to zmienić najpierw ten, na stone'a. Nie chcę żelaza, chciałem stone'a. Okej. Oświetlonko, żeby było jasno i nic mi nie zjadło. Tu też jakieś oświetlenie dam. Nie wiem, gdzieś tu. Okej. No nie będzie. Usuniemy jeszcze to. Okej. O tak, dobra. Mamy oświetlenie, dobra. Schodzimy na dół. Zakręcamy i tu jest zejście w jedną, a tu jest zejście w drugą stronę. Znaczy, po jednej i po drugiej stronie jesteśmy niżej i znowu tak samo. I znowu po jednej stronie. Po drugiej stronie. I właśnie w ten sposób będzie cała kopalnia. I tu już się kończy. No i tu jest 36. Dokąd najwyżej się skopałem. Dobra. Właśnie w ten sposób. I będę kopać właśnie diamenty sobie stamtąd. Tu są te jaskinie, po których sobie biegaliśmy. Okej. To jest właśnie trochę zabudowane. Dobra. Trochę mam kobla. Zaraz wam pokażę. No nie za dużo, ale zawsze coś. O, tu są wszystkie rzeczy. A, sam cobblestone to mi nie będzie potrzebny. Bardziej stone, zwykły. Wiecie, kamień. Okej, w tej skrzynce nic nie ma, tu są jakieś rzeczy. Okej, tu jest nasza łódeczka, którą przypłynęliśmy. Kurczę, zaraz zginę. Dobra, weźmy to wszystko. Co mi się mało przyda. Kwiatkę sobie wezmę. Dobra, nie. Kobla chciałem przetopić. Kurczę. Dobra, to niech zostanie. Wezmę zapasową łódkę zamiast płyty. Okej. Dobra, idziemy stąd. Wracamy do domku i skończymy odcinek. Foken. Właśnie.
Tak, a w następnym odcinku ja już się przygotuję i w następnym odcinku pewnie zaczynam tym lepsikiem od razu. I jak to się nazywa? Budujemy domek. Tak. Tędy, tak, tędy chyba. Jak mi się wydaje. Właśnie. Nigdy nie mogę tu trafić z tych płynąc od tych gór. Zawsze płynę tam. Na drugą stronę. A teraz chyba płynę do niej. Dobrze. Tak, dobrze, widać tarasik, później tam będzie domek. Będzie to na pewno ładnie wyglądać. Taki. No właśnie, widziałem, że moja łódka się rozpadnie. Oto dziadostwo. On wypłynęło. Okej. Ale właśnie, tam będzie domek. Taki całkiem, myślę, fajny, spory. Że duży on nie wyjdzie, bo tam jest trochę mało miejsca. Odchodź. Taki mały problemik. To w ogóle czy tam. Dobra, nie idę do jaskiń. Jaskiń jeszcze tamtych nie zbadałem. Widzicie, mam 20 level, a tylko trochę posiedziałem w kopalni i kopałem tak naprawdę głównie ten węgiel po prostu. Zwykły węgiel. Już myślałem, że zginę. Dobra. Właśnie, mam przecież lianę, którą miałem tu zostawić. Czekajcie, gdzie to miało być? O, tu to miało być. O, tak, żeby sobie ułatwić życie. I nie chodzić naokoło, tylko po lianach. Tylko jak ktoś tak świetnie chodzi i tutaj wszędzie, no to wiecie, nie, no. Jego problem. Okej. A nie to. Dobra. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć. I oczywiście komentujcie, subskrybujcie. Kurczę, chciałem powiedzieć żółty magiczny guziczek, ale przecież to już teraz nie działa. Teraz ten guziczek ciężko określić kolorek. Więc dobra, trzymajcie się i cześć.